Siemaneczko, jestem Pipetin Games, witam was na moim gospodarstwie. Mamy marzec, na koncie jest oczyścięcy. Piękna słupka, ale to nie wszystko. Bo wiadomo, jest cała zima poszła, przewinięta, a gdzieś na pierwszym planie także zmodernizowane moje maszynki, proszę państwa. Kejsik z ususkiem, zostały tuza. Zostały odmalowane, zostały, proszę państwa, także wyremontowane, faktycznie docna, wszystko powyremontowywane. No i powiem szczerze, no koszt liczyłem w 30 tysiącach. Niestety, pomyliłem się, może i na plus. Dla mnie bynajmniej, bo wizualnie bardzo ładnie wychodziły. Zostały pomalowane, jak wspomniałem. Instalacja nowa, może trochę tam coś zaczęło się knocić w tych instalacjach. Nowy licznik, nie licznik, tylko no, obrotomierze. Wszystko powymieniane. No i koszt takiej zabawy 55 tysięcy. 55 tysięcy z tuzami, jeszcze tutaj się udało tuza z wołem skombinować, jeszcze dwące dołożyłem tutaj do case'a, 55 tysięcy. No, można powiedzieć, w cudzysłowie wywalone. Ale, no, nie powiecie mi, bo pięknie to wygląda. No, cud, miód i orzeszki. No, teraz to jest laleczki. No, laleczki są, wiem, troszkę może powiecie głupio, że tyle pieniędzy trzeba dać na remonty. Dla mnie nie, ma to fajnie wyglądać i dlatego, no, bolało mnie to. Ale z drugiej strony cieszę się, bo są odmalowane, odpicowane jak laleczki. Co jeszcze na gospodarstwie? Doszły dwie wiaty, można powiedzieć, zadaszenia bardziej. Takie zadaszenie nad jedną oborą. Właśnie. Bo wiecie, no. Powiedzmy tak. Nie macie tych maszyn zbyt otrzymać. Więc postanowiłem postawić takie zadaszenie. Jedno przy tej oborze. Czekajcie, przejdę. I drugie zadaszenie przy tej oborze. Tutaj tylko taka skromne, przy dmuchawie, przy dno zboża, żeby to po prostu jakieś tam było miejsce. Wiecie, chociażby te przyczepy gdzieś pod dachem stały, no bo gdyby te zboże, a razie czego, by to gdzieś padało, czy cośkolwiek. No, żeby to po prostu jakaś była elegancka. Wiatka. Po prostu zadaszenie, tak? Po prostu jakieś zwykłe zadaszenie, które, no, konstrukcje po 6000, 12000 konstrukcje. Z blachą sporo, no ale nie mam krzywdy. Mam w końcu chociaż coś takiego zadaszonego, żeby po prostu już to ładnie wyglądało. No i tutaj tylko mam plac na nasze właśnie na przyczepę i odrzutnik, bo się to tam nie zmieściło. No tutaj kiszonki nie mamy, ale no nie ma tak źle. Tutaj kiszonka się skończyła przez zimę praktycznie, że bo zostało nam 3300, więc na styk. I całe belki, które miałem na łące, wszystko poszło. Wszystko poszło, dosłownie, wszystko poszło. Nie mamy nic. Więc jest dość ciekawie. Miał być dzisiaj nowy nabytek, który wspominałem, że będę chciał na wiosnę. Ale żeby wszystkiego też naraz, no po prostu nie kombinować, tak, pod tym względem. Nie próbowałem, nie studowałem i nie próbowałem teraz. Zaklepany na kwietniu będzie prawdopodobnie przywieziony ciągnik. Więc zaraz będziemy jechać sobie z tematem, bo będziemy jechać dzisiaj sobie coś pooperać, weźmy sobie gruberka, porobimy, pokombinujemy, posudujemy tak na luzie. Ale jeszcze co dzisiaj będzie, ale będzie nowy nabytek. Czy zapomniałem, że gościu miał przywieźć mi agregat. On akurat dzwoni. Dobra, odbiorę. Zaraz się widzimy. Dobra. Mamy nowy nabytek. Kupiłem Bometa. Agregat uprawowy. Taki wiecie, kultywatorek. Bałeczki z tyłu. Ale zawsze to coś innego. No bo lecimy, bo musimy troszeczkę tutaj porobić. Mierzamy sobie kejsika, zobaczymy jak ten case będzie sobie z tuzem sobie chodził. No chcę spalić, bo on ma fajną taką na no, zabawkę, można powiedzieć w pewnym sensie pod tym względem, że
nam amortyzowanego tego tuzama. Co często się to nie zdarza w takich silnikach. To jest ogólnie też stawiony chyba za 7 tysięcy do niego, patrzcie, pyk, pyk, ładnie skacze wszystko elegancko. No a podpinamy 8200 za agregat. Więc myślę, że to nie jest jakoś dużo pod tym względem, więc no poprawiamy sobie coś na polu jakimś, jak to finalnie wyjdzie. Więc no, powiem tak, no dużo kasy z naszego konta nie ubyło. Więc tu nie jest tak źle. Się, przy okazji tu zawsze to stoimy, bo jednak troszeczkę no waży. Więc niech to sobie ten case się porobi. No widzicie, no ogólnie moje liczniki powiem, więc 5 godzin na biomasę zrobiony praktycznie ten ciągnik. Ustos ma 10. Po paszowozie chodził chwilę. Więc no tutaj mam troszeczkę więcej godzin narobione. Tak, poprawimy sobie tutaj pod siew owsa, bo ogólnie będzie siał owiec, ale sobie troszeczkę inaczej to uprawimy. Będziemy sobie uprawiać w ten sposób, pod kątem. Czy to rozłożymy teraz? Czekajcie, żebyśmy tutaj... Oj. Dobra, teraz się pewnie wyjść i zabezpieczyć wszystko, dobra. Nie zwróćcie uwagi. Możemy się skupić teraz tylko na odcinku. 3-6 metra ogólnie ma moment, więc myślę, że sam raz. Prędkość nie wiem, ja to miałem 12-13, 14-15, no to możemy sobie tak polatać, chociaż nie, no troszeczkę trochę przesada. Tu było też głęboko rane, bo to było wszystko robione po kryzja, pamiętacie? Nie, dobra. Nawet dla biegody trochę wolniej jechać, dlatego chcę też uprawić troszeczkę inaczej będę siał. Z tego względu, by trochę to pozaganiać wszystko jakoś ładnie w miarę. O wiecie, no za gównówką zrobiliśmy, to trochę tak, no nie za ładnie podchodziło. Znaczy tak, opowiem mi tak będzie. Tutaj tak mówię, jeszcze dziary po 8, lecie brona nas z siednikiem, więc w zasadzie to... Tutaj kupiłem tylko tą maszynę, można powiedzieć, pod względem takim, iż no potrzebne mi to jest tylko i wyłącznie pod kukurydzę. Ten bumecik, ale wiecie, no tutaj już jest... Wiecie, no jak to będzie lepiej, to może będziemy sobie poprawiać troszeczkę więcej takimi agregatami, nie wiem, no zobaczymy ogólnie. No wiecie, no trzeba coś się rozwijać, tak? Wiecie, no, kupimy ciągnik powiedzmy nawet większy, bo kupimy teraz. No, ale jednak te dwa ciągniki jeszcze moje zostają. Więc lepiej jak ten... te ciągniki dostaną, ten sprzęt taki mają, jaki można do nich dołożyć. I zdaje mi się, że będzie najlepiej tutaj pod tym względem. No bo wiecie, no tutaj szkoda mi to będzie tego case'a sprzedawać. Na pewno długo zostanie jeszcze. Czekajcie, bo ja jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem, co mi się przydało. Właśnie chowa. Chowa sobie ustawić, bo mi coś tu właśnie brakowało. Jakie magregacie? Ja wiem, że jest tu ze mnie potrzebny tutaj balast. Do niego jest, no ale wiecie, no chcę wam pokazać, jak to fajnie pracuje ten balast. Tuz ogólnie. Przy tym dzienniku napadnie jest miodnie. Patrzcie, pyk, pyk, jak się ładnie buja wszystko. Wiadomo, tuz to będzie zdejmowane do później te ramię. Te ramia będą zdejmowane po sezonie. No ale będą. Ale tu zostaje tak przy nim. Z tego względu, że wiadomo, lodowaka dopiero będzie za kwietniu, prawdopodobnie w kwietniu będzie kupywana, więc tutaj nie ma co się dziwić, bo na kwietniu będą byki, a oprócz się byków, bo byki to są chyba rekordzistki, te rekordziści, przepraszam, 7000 zł byki, a jeszcze mamy 4 miesiące. Czekajcie, kiedy ja kupywałem? Coś tutaj mi się poknociło, bo mi się zdawało, że ja chyba w kwietniu kupywałem. No to jest 8, to macie 4. W czerwcu by wychodziło, nie kwiecień.
Maj, czerwiec, lipiec, sierpniu. W sierpniu, proszę Państwa, wychodziły byki. No ale też tak nie będziemy trzymać. Weźmiemy sobie na... W przyszłym odcinku to będziemy sprzedawać, znaczy przepraszam, nie w przyszłym, tylko w następnym miesiącu będziemy sprzedawać, bo właśnie, żeby ładowarkę sobie odebrać, która już jest zaklepana, częściowo zapłacona, czyli tam za częściowe zapłacone, znaczy wstępnie jak zapłacone 5000 zł, mimo że to jest tam, no po prostu chcieli, chociaż 1% tej wartości wziąć, czego, żeby to było, no to powiedziałem, była 5000 macie i by była zaklepana. To ładowareczka, no bo jednak no 440 tysięcy za ładowarkę, no to już jest pieniądz, który no naprawdę no będzie dość srogi na tym moim gospodarstwie. Ale wiecie, no akurat byki czy coś w tym stylu, no to są właśnie przeznaczone bardziej na taką zabawę, żebyśmy po prostu mieli jakąś nową ładowarkę. Po prostu jakiś typowo nowy sprzęt, tak? Na pewno to jest sprzęt typowo nowy, będzie typowo nowy, ale to będzie sprzęt dotacji, więc to też troszeczkę inaczej trzeba na to patrzeć. No ale będzie mi to właśnie bardzo zadowala. Wiadomo, to patrząc na te wiaty, patrząc na te maszyny opicowane, mi się zdaje, że bardzo zajebiście. Pomin też wyemiliony. No kurwa, normalnie nowe życie dla tych ciągników. Dla mnie, no szczerze, żebym ten rzutnik troszeczkę miał mniejszy, to na tylko jeden ciągnika nie kupiłem, bo panu będzie mi się chciał teraz grać dużo bardziej na tym, badać tymi maszynami, które teraz mam, z jakimś nowym, ale ciągnik będzie ciągnik 125-konny, troszeczkę większy ciągnik, znaczy trochę większy, no w porównaniu tego to będzie 43 konie, coś w tym stylu, między Osusem, Case'em, a właśnie tym nowym nabytkiem, ale o to chodzi, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No, to pięknie wszystko wygląda, wszystko porobione, elegancko. No kurwa, no nic dodać, nic ująć. Moim zdaniem, więc no tutaj będzie naleczkę. Tu upawimy. W następnym odcinku zasiejemy sobie tu owies. Tu będzie owies i będzie tam przy tym klinie, tak można powiedzieć. Kukurydzy i po dwóch kukurydzach w zasadzie. Tam będą dwa kawałki owca. Ale szczególnie też mam swój owiec do sprzedania, tylko że zgapiłem się. Powinienem sprzedać go, a teraz za cenę 1300 zbytnio mi się chyba nie uśmiecha tego sprzedawać. A szczerze nie wiem dokładnie po ile on był, bo tak w sumie nie pamiętam. 1700? Czekajcie. Teraz żebym na wam nie zerwał. Nie. 1180 SFM na 2 bio. Wiecie co? Przejdziemy sobie jeszcze półeczko, weźmiemy sobie Ususa i pojedziemy sprzedać te zboże. Pojedziemy sobie sprzedać te zboże, żeby coś się działo, żebyśmy mieli trochę większy wkład finansowy na późniejsze maszynki, które to będą. A w zasadzie tylko co będą to ładowarka w tym roku i ciągnik, no i beczka, tyle mogę zapowiedzieć, nic więcej nie będzie, tak mi się zdaje, bo no jednak te sprzęty, które mam, jeszcze są opcjonalnie adekwatne do wierzchni, ta składzie trzeba jeszcze uderzyć w pola, pogadać z sąsiadami, może ktoś będzie chciał sprzedać, to bym był zadowolony pod tym względem, no ale zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, z tym sobie tam gościem pogadam i jak to będzie wszystko wyglądało, no bo no tutaj mamy do wykupu ogólnie dzierżawy 2, no ale te dzierżawy dopiero będą wychodziły w, żeby wam nie zerwać, możliwe, ta jedna dzierżawa nie mi wychodziła i wiecie, no jakoś tutaj trzeba pocudować. Trzeba będzie wykupić 75 tysięcy za dzierżawę, będzie kogo kosztowało dajże. Wykup tej dzierżawy, więc no tutaj się nie boję. Patrząc na cenanie, nawet gdybym chciał, powiem tyle. To mógłbym teraz wykupić. To jest 76 i to jest 45. To jest... czekajcie, to i to. Tak. Dobra, to jest ID 90...
Weźmy teraz. Dobra, bierzemy. Wykupujemy zaś dzierżawę z tego względu, proszę Państwa, żeby nam tutaj nic się nie pokończyło. Teraz tak. Chcę jeszcze dla pewności sam patrzeć. Dobra, 1056, dobra. Wykupimy te dzierżawy. Czyli to jest tu. Dobra, żeby szybciej było, to ja sobie kupię je bezpośrednio. O kurwa. Oddaj mi tą dzierżawę, co trzeba. Czekajcie. To nic. To nic. To nic, proszę Państwa. To się nic nie dzieje. I to było tu. Więc teraz tylko bierzemy sobie. Kupujemy tu i tu trzeba będzie mieć wyłączone 50. 9 tysięcy. Dobra. Więc tutaj to się nie ma co martwić. Wykupiona dzierżawa, ale ba. Teraz weźmiemy sobie, pójdziemy do Ususa. Was trochę też nie zanudzać. Bierzemy sobie Ususa. No, Usus to też jest zajebiście odpicowany, moim zdaniem jest. Teraz laleczka, ciągnik. Paliwa trochę mało. Będzie kupić. Paliwa, no to sam go jeszcze jeździć. Muszę tak sobie ogólnie, tak patrzyłem. Ja trochę dupki dałem, delikatnie mówiąc. Bo ja sobie muszę tu zrobić z tyłu taki przejazd. Właśnie, zrobić. Tak, żeby po prostu mógł sobie przejeżdżać. Tutaj elegancko. Dobra. Bo nie też to mógł, to, to może nie będzie aż tak ciężko potrzebna będzie mocno mi. Proszę Państwa, z tego względu, iż... czekajcie, teraz jak tam to wygląda? Jest, jest. I ta wiadomość, tego nie wezmę. Bo na fermę, bo tu jest daleko, bo ferma drobi, proszę Państwa, to jest tu. Gdzie to jest? Tu bodajże, tak. Więc tu musimy jechać. A wiecie, właśnie, nie wiem, 14 ton? 15 ton w niedzielę, praktycznie weźmiemy zaraz, więc trzeba będzie jakoś tylko teraz mądrze cofnąć tą przyczepą, żeby tutaj udało się tak ładnie wyłamać. O, widzicie. Jakoś tam się udało. Złoże fajnie, bo suche. No wiecie, no to jest fajnie porobione, wszystko przemyślane. W miarę przemyślane oczywiście. Nie mówię, że jakoś tam bitnie, ale jest zawsze trochę przemyślane. Bardziej niż powinno w zasadzie. Więc tutaj można sobie jakoś tutaj powolutku jakoś to ogarniać. Czekajcie, czy ja bym jakoś przyjechał inaczej tam? Też nie przejadę. Dobra, jebu dół, jedzie bezwolanie. Zobaczę, czy pójdzie. Się trochę boję tego, ale dobra, no inaczej nie mam. Chcę sobie tu troszkę zrobić. Ja miałem ją zrobić, tak kuźwa i nie zrobiłem, ale to jeszcze nic się nie dzieje, bo to jeszcze nie zasiane nic. No tutaj trzeba właśnie teraz zrobić tutaj jakąś dureczkę. Miałem to zrobić teraz, ale palę w ogóle jakieś plany, inwestycje inne wyszły i tak po prostu to wyszło, tak? Więc no... W ogóle też miałem jeszcze w ogóle zrobić tutaj wiatę, zrobić zadaszenia większe, no żeby po prostu wszystko pochować. To i wszystko jeszcze się nie udało po prostu tego zorganizować. Więc niestety nieraz tak bywa, musimy jechać tędy za szybko, trzeba jechać trójeczką. Troszeczkę trzeba się utwórzyć, mamy tylko 1300 złociszy. Żeby na nowy ciągnik stać się na następnym odcinku, powinno mi starczyć. Nie powiem, a czy na pewno to teraz nie wiem. Ale wiecie, no już lepiej mieć to, bo już swoje to swoje. Ziemię, więc
No nie jest tak źle. Ogólnie jeszcze mi dopłaty nie wpłynęły, tutaj też jeszcze trzeba patrzeć, jak to skopinanie idzie. No ogólnie za mleko średnio 55 tysięcy teraz za mleko mam. Bo trochę powiem tak, abstrakcja była to wszystko z tym ilością mleka. Więc zbiłem sobie to o połowę, albo nawet lepiej niż było. No i się teraz zdaje tak 55 tysięcy, to jest, się zdaje z takiej ilości, zdaje mi się, że jest naprawdę fajnie teraz zrobione. No bo to średnio wychodzi 20 litrów całe, bo tam ja patrzyłem później tą pełną, że tak powiem, gałąź produkcji tego mleka, tego mleka trochę dużo było. No bo za mleko miałem 100 tysięcy za mleko, trochę przesadał z 20 litrów. W sumie fajnie było, no ale bez przesady. No to chodzi. Mój tak mam jest zajebisty plon i mam nadzieję, że te plony tak powtórzą się w tym roku tak samo jak tutaj. To te były, więc to bym zadowolony był. No ale jednak to mleko trochę przesada, więc troszeczkę to zbiłem. Po prostu zbiłem, cena też z mleka zleciała, bo tam było 30 bodajże, 40. No. Rewelacji. Kusiwa nie ma, no nie ma. Miało być na zimę tani. Czy drożej, miesiąc było drożej, później potaniało i kurwa też ma piłku i co zrobić. To pan zrobić, nic pan nie zrobić, takie są wymogi i takie to jest życie. Pod tym względem, no ale trzeba się cieszyć, że w ogóle coś jest. Jednak 55 tysięcy też nie jest taki mały pieniądz, tak? No teraz mamy powiedzieć tak, poremontowane ciągniki, mamy zrobione wiaty, zadaszenia. Więc tutaj też jest na plusie ciągnik. A właśnie, bo ja tego nie powiedziałem. Ale to odnośnie tego ciągnika. No pamiętacie, ja mówiłem, że mam ciągnik naklepany do paszowozu. No i mam. Za niego zapłaciłem. W zasadzie 34 tysiące. Tak wyszedł. Tylko że po prostu czekam, aż mi go przywiezie. Internacjonalka od znajomego. Właśnie mówiłem. Więc ten internacjonalek będzie, bo on mi się bardzo podoba. No patrzę, bo zdaje mi się, że sam raz. Będzie internacjonalek. No wiecie, to typowo do paszowozu. A do takiej roboty właśnie mamy Ususa i Case'a. Dobra, nie przedłużam dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to też zapraszam w komentarz. Dzięki za oglądanie i ciągnięcie z tego odcinka. Na razie, cześć.